Bardzo dziękuję za tę pieśń. Jezu, patrzymy na Ciebie, słuchamy Ciebie i prosimy. Mam dla Was na samym początku dwa pytania, jedno łatwiejsze, drugie trudniejsze. Najpierw będzie łatwiejsze. Kto został ochrzczony w wodzie? Wszyscy? Wszyscy. Nawet <laughs> Kto natomiast został ochrzczony w Duchu Świętym? To jest to trudniejsze pytanie. Kto został ochrzczony w Duchu Świętym? Proszę o podniesienie ręki tej osoby, która jakby ma przekonanie, że przeżyła to. Trzy, cztery osoby. Może niektórzy się wahają. Znaczy, ja zdaję sobie sprawę z problemu. Zdaję sobie sprawę z problemu, bo to nie jest, to nie jest taka y, prosta rzecz. Zobaczcie, że. Y, adwentyści jakby są trochę tak po środku, mi się wy, wydaje, że na przykład są ruchy charyzmatyczne, y, i wydaje się, że tam nie ma problemu, żeby y, jakbym komuś tam zadał pytanie, czy zostałeś oszczony w Duchu Świętym. Mówię językami. No, pff, oczywiście, że zostałem że zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Nie ma najmniejszego problemu. No, jeżeli ktoś nie mówi, no, to po, po, powiem, no, jeszcze tego nie przeżyłem, tak? Czekam. Z kolei są bardziej takie narodowe kościoły, które w dużej mierze w jakiś sposób tak bardzo mocno dystansują się od tych różnych ruchów charyzmatycznych. Adwentyści tak mi się wydaje, że no, co rok mamy 10 dni modlitwy o Ducha Świętego, prawda? Co rok modlimy się 10 dni o Ducha Świętego. Już ileś lat to trwa, nawet, nawet nie wiem. Ale kiedy właśnie przychodzi to pytanie, to, to mamy problem, żeby odpowiedzieć na nie, tak żebyśmy byli w jakiś sposób usatysfakcjonowani i powiedzieli, no, sprawa jest jasna. Pamiętam, nieraz byłem w takich, w takich sytuacjach razem z przyjaciółmi, kiedy mieliśmy jakiś taki dłuższy czas modlitwy. Mówiliśmy tutaj też o wyznaniu grzechów, tak. I tam z braćmi, siostrami mieliśmy takie spotkania, gdzie wyznawaliśmy swoje grzechy, gdzie modliliśmy się, gdzie naprawdę szczerze szukaliśmy Boga. I to czasami trwało kilka godzin. Czasami nawet zorganizowaliśmy takie noce modlitewne. I pamiętam, że nieraz, kiedy wchodziliśmy w taką Bożą obecność, ja, ja sobie myślałem, to musi stać się teraz. Jeśli kiedyś ma się to stać, to stanie się teraz. I byłem przekonany, że, że coś się wydarzy, że Duch Święty stąpi na nas. I wiecie, i czekałem, 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 skończyliśmy. No, nic się jakoś nadzwyczajnego nie wydarzyło i. i i czułem trochę taki nie wiem, żal do Boga, takie, takie rozczarowanie, że no, oczekiwałem, myślę, że już tak blisko było, a jeszcze, a jeszcze nie. Być może przeżywaliście podobne doświadczenia. I wiecie, i to wszystko skłoniło mnie do postawienia sobie kilku pytań. I na te dwa, na dwa pytania chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie. Odpowiedzieli. Po pierwsze, właśnie czego oczekiwać? Tak, Czego oczekiwać? Kiedy mówimy, że ktoś przeżył chrzest w duchu świętym, to znaczy, że co? To znaczy, że, że, że co się stało, tak? Jak można rozpoznać, czy ktoś został ochrzczony w duchu świętym? Co się musi takiego stać? Nasze studium oprzemy o dzieje apostolskie. Dlatego, jeśli macie swoje Biblię, proszę otwórzcie tę księgę. Dzieje apostolskie i w zasadzie można by wziąć pod uwagę całe Pismo Święte, bo te elementy się powtarzają w całej Biblii, ale no z uwagi na ograniczony czas, a ponieważ dzieje apostolskie to jest początek Kościoła, tutaj to działanie Ducha Świętego jest tak mocno wyeksponowane, dlatego skoncentrujemy się na tej księdze. I oczywiście, kiedy my mówimy o wylaniu Ducha Świętego, o chście w Duchu Świętym, o stąpieniu Ducha Świętego, bo w Biblii są to takie synonimiczne wyrażenia, to zaraz mamy na myśli drugi rozdział Dziejów Apostolskich. I czytamy od pierwszego wersetu drugiego rozdziału. Gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum. Pierwsza rzecz, tak, szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy duchem świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im duch poddawał. Czyli pierwsza, pierwsza wzmianka, pierwszy obraz, które dzieje nam przedstawiają. Kiedy Duch Święty wstępuje na apostołów, to co widzimy? Tak słyszymy, szum. W widać te języki ognia. I również można zobaczyć, że jest im udzielony dar mówienia językami. Przypadków takich w dziejach apostolskich, kiedy właśnie jest powiedziane, że ktoś został ochrzczony, napełniony czy stąpił Duch Święty na kogoś. Takich przypadków w dziejach apostolskich jest 11. My sobie nie wszystkie je prześledzimy, ale, ale większość, żeby właśnie zobaczyć pewną rzecz. Czyli po drugim rozdziale byśmy tego oczekiwali, tak? kiedy modlimy się o Ducha Świętego. Kiedy przechodzimy do rozdziału czwartego, werset 13, tutaj jest powiedziane o Piotrze, może jeszcze werset ósmy wcześniej, tak? Bo Piotr jest przed Radą Najwyższą i czytamy ósmy werset. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich przełożeni ludu i starsi i zaczyna swoją przemowę. A werset trzynasty sprawozdaje: Widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Dobrze. Czytamy, że Piotr został, czy jest napełniony Duchem Świętym? Właśnie tutaj język grecki nie, nie rozstrzyga tej kwestii. Tak? Czy w tej chwili Piotr został napełniony, czy to już jest jakiś. Czy to jest konsekwencja jakby tego? Jednak, pomijając to, czytamy, że Piotr jest napełniony Duchem Świętym. I co ludzie zobaczyli? Zobaczyli jego odwagę. I że był z Jezusem, prawda? Rozpoznali, że był, że był z Jezusem. Przechodzimy do 23-24 wersetu tego samego rozdziału. Kiedy oni wracają do braci, sióstr, czytamy: Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest modlitwa się ciągnie przez kilka wersetów i dochodzimy do wersetu 31. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą słowo Boże. Czyli znowu dosyć taka, takie ciekawe sprawozdanie, że oni modlą się, Duch Święty wstępuje i jak oni to rozpoznają? Ziemia się trzęsie, prawda? Jakieś trzęsienie ziemi nastąpiło. I powiem wam szczerze, powiem wam szczerze, że kiedy byłem z, właśnie z tymi moimi przyjaciółmi i modliliśmy się, szukaliśmy Boga, to miałem w pamięci drugi rozdział Dziejów Apostolskich i 31 pierwszy werset z czwartego rozdziału. No albo się musi z ziemia zatrząść, prawda? Albo jakiś szum, języki się pojawią, ognia... Ale zobaczcie, to są tylko dwa przypadki i to w zasadzie na samym początku. A ile powiedziałem, że w dziejach apostolskich jest takich przypadków? 11, tak, 11, 11. Więc dobrze przejdźmy do kolejnych. Siódmy rozdział. Siódmy rozdział opisuje postać szczepana i koncentruje się na jednym jego kazaniu wygłoszonym do Izraelitów i tutaj czytamy takie słowa, werset piąty. On zaś będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje raz i razem rzucili się na niego, a wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szatę swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Czytamy, że Szczepan. Jest napełniony Duchem Świętym, tak? Pełen Ducha Świętego. Duch Święty go rozpierał w tamtej chwili. I w jaki sposób się to objawiło? Miał widzenie, tak? Szczepan miał widzenie. Niebo zostało od, przed nim odsłonięte i zobaczył Syna Człowieczego siedzącego po, po prawicy Bożej. A druga rzecz, yy, może mniej. Jakaś taka nadprzyrodzona, chociaż, chociaż sami ocencie. Kiedy czytacie te ostatnie słowa, tą ostatnią postawę, którą wyraził Szczepan, kogo ona nam przypomina? Jezusa, prawda? Jezusa na krzyżu. W zasadzie, kiedy czyta się. 60 werset, czy nawet 59, i porównuje się to, kiedy Jezus wisiał na Golgocie, na krzyżu, to można zobaczyć to samo, prawda? Ta sama miłość, ta sama gotowość przebaczenia, to, ta sama odwaga, tak? To męczeństwo. I wiecie, tak sobie pomyślałem, coś niesamowitego. Chcielibyście także, żeby ludzie sobie czytali piękną, piękne Ewangelie o Jezusie. O Jego charakterze, a później tak patrzyli na Was i, i mówili: Ja skądś to znam, ja już gdzieś o tym czytałem, tak, że w zasadzie patr patrzą na Ewangelię, patrzą na, na Jezusa, patrzą na Was i mówią: No to jest to samo, prawda? No nie da się za bardzo rozróżnić. Ta sama miłość, ta, ta sama chęć przebaczenia, ta sama gotowość do, do służby. Myślę, że chcielibyśmy tego, prawda, żeby ludzie patrząc na, na Jezusa w Ewangeliach, później patrząc na nas w naszym życiu, powiedzieli, no to jest to samo, tak? trudno rozróżnić. Widać, że oni byli z Jezusem. Ale czytajmy dalej. W dziesiątym rozdziale Dziejów Apostolskich i tutaj werset 40, może 34 na początku, Piotr, z Bożej Opatrzności trafił do domu Korneliusza i czytamy 34 werset. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. I mówi kazanie, i dochodzimy do wersetu 46. Ci, którzy słyszeli, 45. Dobrze, od 44. Gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Czyli jak ludzie mogli zobaczyć, że poganie zostali ochrzczeni w Duchu Świętym? Mówili językami. No ja wiem, że my, adwentyści, tak bardzo sceptycznie do tego podchodzimy, ale no to jest w Biblii, to jest w Biblii i tak jak drugi rozdział potrafimy często wytłumaczyć, dlaczego apostołowie mówili językami, bo po prostu docierali do ludzi, którzy mówili innymi językami, to tutaj mamy problem, bo w zasadzie oni... W w tamtym momencie nie głosili Ewangelii, prawda? Nie, nie ewangelizowali jakichś obcych przybyszów, którzy nie znali ich języka. Ale jak się czyta 10., 11 rozdział i w ogóle mentalność Żydów i apostołów, to można zobaczyć, jak oni mocno byli uprzedzeni do Pogan, prawda? Można zobaczyć, jak oni mocno byli uprzedzeni do Pogan. A Bóg im zatkał usta. Bóg dał im Ducha Świętego i zrobił to w taki sam sposób, w jaki sposób dał apostołom w drugim rozdziale. Żeby żaden Żyd nie mógł powiedzieć, o co chodzi, tak? O co chodzi? My się z tym nie zgadzamy, skoro Bóg się przyznał i Piotr później tak, tak to argumentuje, tak? Skoro Bóg się do nich przyznał, to, to co my jeszcze możemy tutaj mówić, prawda? Bóg specjalnie w taki sposób objawił się w tym momencie przez taki dar, żeby, żeby przełamać te opory Żydów. 11 rozdział, werset 24. Jest tutaj mowa o Barnabie i czytamy takie słowa, że był to mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Czyli obok tego, że on był pełen Ducha Świętego, jakie są tam przymiotniki, że był to mąż dobry, i pełen wiary. Tak? Dobry i pełen wiary. Trzynasty rozdział. Trzynasty rozdział. Pierwsza wyprawa apostoła Pawła, y, misyjna. Tutaj czytajmy od dziewiątego wersetu. To są jego pierwsze, pierwsze zderzenia w tej misji, którą Bóg mu polecił. Dziewiąty werset. Saul, też zwany Pawłem, napełniony duchem świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł. O pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrogi, ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by go pro prowadził za rękę. Powiedzcie, w jaki sposób... No, ludzie mogli ocenić, że Paweł wtedy był napełniony duchem świętym? No cud się stał, prawda? Paweł miał dar czynienia cudów. Powiedział, będziesz niewidomy, i człowiek nagle traci, traci wzrok. Ewidentny cud, dar czynienia cudów. Bo wiemy, że też taki jest, czytając Nowy Testament. 52 werset z tego samego rozdziału jest tam mowa. O pewnej grupie uczniów. Czytamy, że oni byli pełni radości i Ducha Świętego. Tak? Czyli obok tego, że są pełni Ducha Świętego, jest napisane, że są pełni radości. I ostatni fragment, XIX rozdział, werset szósty. Paweł dociera do Efezu. I tutaj czytamy. Od pierwszego wersetu. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: Czy otrzymaliście ducha świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest duch święty. Wtedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli chrztem janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chcił chrztemu pamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przejdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali. Czyli jak można było zobaczyć? Mówili językami i prorokowali. I to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo to nam pokazuje, że ta historia z XIX rozdziału, że chrzest w wodzie i chrzest w Duchu Świętym to nie jest to samo, prawda? Że ci byli ochszczeni, ochrzczeni w wodzie. Ja się w ogóle zastanawiam, jak wyglądała ta sytuacja. Wyobraźcie sobie, Paweł tam przychodzi, patrzy na tych wyznawców i tak przypatruje się im i mówi, czegoś tutaj brakuje, czegoś tutaj brakuje. Mówi, a otrzymaliście Ducha Świętego może? Oni zdziwieni, prawda, i mówią, a co to takiego? Albo pamiętacie w ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich, już nie będziemy tego otwierać. Filip głosił Ewangelię w Samarii, chrzcił ludzi w wodzie, a później no, mówił: Dobrze, jeszcze to nie jest ta pełnia, którą, e, która jest zarezerwowana dla was. Trzeba wezwać Piotra. Piotr przychodzi, modli się za nich, i wtedy Duch Święty na nich wstępuje. Kojarzycie, prawda? Ale te dwie sytuacje pokazują nam, że chrzest w Duchu Świętym i chrzest w wodzie. One może powinny być w tym samym momencie, ale historia pokazuje, że nie zawsze, tak, nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. Ale myślę, że to jest pewien ideał, do którego, który Bóg jakby ustanowił. Podsumowując tę część... Chciałbym, żebyśmy sobie teraz właśnie odpowiedzieli na to pytanie. Tak, w jakich, co było takim zewnętrznym znakiem, że oni byli ochrzczeni w Duchu Świętym? I powiedzcie mi, co to jest? Mówienie językami, czynienie cudów, prorokowanie, Szczepan też miał wizję, no też w zasadzie proroctwo, co to jest? Są dary Ducha Świętego, prawda? A co to jest? Odwaga, ta wiara, to, to podobieństwo do Jezusa? Owoc Ducha Świętego. To jest, ja wiem, że to jest bardzo proste, wnioski są bardzo proste, ale myślę, że, że dobrze sobie to w jakiś sposób uświadomić, określić to. I, i na tych 11 przypadków, to też myślę, jest warte, warte podkreślenia, tylko trzy przypadki. Mówią, jakby pokazują, że ktoś mówił językami wtedy. No i dwa przypadki przynajmniej były bardzo bardzo specyficzne, tak? te, te pierwsze dwa. I czyli kiedy zadajemy sobie pytanie, czy zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, to warto spojrzeć na te dwa aspekty, prawda? Owoc Ducha Świętego to podobieństwo do Jezusa i to jest bardzo ciekawe, że no, nam się trudno może ocenić, bo na przykład to inni patrzyli i poznali, że Piotr był z Jezusem, prawda? I Jan. Więc to inni widzieli, że coś w nich jest takiego niezwykłego. A z drugiej strony, jeśli chodzi o dary Ducha Świętego, tak? Czy, czy mam i pielęgnuję te dary, które Bóg we mnie zainwestował? Drugie pytanie, na które chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze krótko odpowiedzieli, bo kiedy już jakby wiemy, w jaki sposób rozpoznać to, że niekoniecznie musimy oczekiwać, kiedy modlimy się o dar Ducha Świętego, trzęsienia ziemi ani szumu nagle, że jakiś wiatr wpadnie nam przez okno, nie wiadomo jaki, prawda? Że, że nie musimy takich rzeczy oczekiwać, bo one tylko na samym początku wystąp wystąpiły dwa razy kiedy już mamy jakieś takie właściwe podejście do tego, to drugie pytanie, może jeszcze ważniejsze, też na bazie dziejów apostolskich, kiedy ludzie byli ochrzczeni w Duchu Świętym? Kiedy oni tego doświadczali? Bo myślę, że to jest jeszcze ważniejsze, tak? Bo fajnie wiedzieć, jakie znaki towarzyszą temu, ale jak możemy szukać tego doświadczenia? I... Pozwólcie, że znowu kilka tych fragmentów, może nie wszystkie sobie powtórzymy, ale na niektóre zwrócimy uwagę. W drugim rozdziale, jaka była sytuacja, że duch, co spowodowało, że Duch Święty został wylany? Obietnica Jezusa, prawda? Obietnica Jezusa to jest podstawa. Jezus im obiecał. My mamy również dostęp do tej obietnicy. Ale. Czytamy w pierwszym rozdziale, czternastym wersecie, że ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami. Wiemy tak właśnie, że, że oni wspólnie zebrali się na jednym miejscu, usuwali te uprzedzenia względem siebie, wyznawali tę swoją niewiarę, wyznawali te grzechy, szukali w pokorze Boga i w ten sposób się przygotowali, żeby Duch Święty był wylany. Kiedy czytamy ten czwarty rozdział. Ten czwarty rozdział, właśnie od 24 wersetu, to czytamy: Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga, prawda? Drugi raz jest to powtórzone, że jednomyślnie głos podnieśli do Boga, modlili się i Duch Święty został na nich wylany. Czyli pierwszy bardzo praktyczny wniosek. Jeśli szukamy tego doświadczenia chrztu w Duchu Świętym, to powinniśmy szukać takich miejsc, gdzie Kościół się modli, prawda? Macie spotkania modlitewne. Jeśli szukamy tego doświadczenia, to powinniśmy szukać miejsc, gdzie Kościół się modli. I pozwólcie na dwa takie cytaty. Jeden z drogi do Chrystusa, drugi ze świadectw. Ona tak napisała: Korzystajmy z każdej sposobności, która daje możliwość modlitwy. Wszyscy szczerze pragnący łączności z Bogiem będą przybywać na spotkanie poświęcone modlitwie wierni swym obowiązkom. Prawda? Nie można zaniedbywać obowiązków. Wierni swym obowiązkom, gorliwi i niespokojni o wszystkie błogosławieństwa, które mogą zyskać. Będą oni walczyć o każdą możliwość, dzięki której mogą otrzymać światło niebios. To jest piękne, tak? To jest piękne, że jeśli szukamy tego doświadczenia, to szukajmy takich miejsc, gdzie ludzie się, gdzie Kościół się modli. Drugi cytat, to jest, o jest mocny. Wiara najlepszych chrześcijan zacznie się chwiać, jeśli stale będą zaniedbywali wspólne zgromadzenia i modlitwę. Jeśli nie będą mieli możliwości cieszyć się takimi religijnymi przywilejami, Wiadomo, różne są okoliczności. Tak? Ktoś akurat pracuje wtedy, ktoś ma inne obowiązki, różne jest życie, tak? Jeśli nie mamy możliwości cieszyć się takimi religijnymi przywilejami, to Bóg ześle im z nieba światło za pośrednictwem swoich aniołów, by ożywić, pocieszyć i ubłogosławić swój rozproszony lud. Jednak Bóg nie zamierza dokonywać cudów, by podtrzymywać wiarę swoich świętych. Oni muszą miłować prawdę w wystarczającym stopniu, ponieść choćby niewielkie trudy, ażeby mogli przyjąć dowody łaski i błogosławieństwa, jakich Bóg im udziela. Mocne, prawda? Mówi, wiara najlepszych chrześcijan zacznie się chwiać, jeżeli będziemy zaniedbywać Nasze chrześcijańskie, to ja bym nie nazwał obowiązki, ale przywileje, prawda? Kiedy Kościół może razem się modlić. Tak? Jeżeli szukamy tego doświadczenia, Chrztu w Duchu Świętym, szukajmy sposobności, żeby razem modlić się. Druga rzecz. Dziesiąty rozdział, kiedy Piotr głosił słowo. Właśnie w domu Korneliusza. Tak, czytamy 34. Piotr otworzył usta i rzekł i głosi słowo: 44. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na kogo? Na wszystkich słuchających tej mowy. Czyli bardzo piękny wniosek. Jeżeli chcemy, i pragniemy tego doświadczenia chrztu w Duchu Świętym, szukajmy takich miejsc, gdzie Słowo Boże jest głoszone, gdzie możemy słyszeć Słowo Boże. Dzisiaj mamy takie przywileje, że nawet jak jesteśmy w pracy, no różne są rodzaje pracy, tak, ale wiem, że niektórzy nawet tam słuchawki do, do uszu i słuchają poselstwa, które Bóg im głosi. No oczywiście nie każdy charakter pracy na coś takiego pozwala, ale ale różne są dzisiaj, różne są dzisiaj możliwości, tak, żeby wzmacniać się duchowo, żeby, żeby przyjmować ten dar od Boga. I chciałbym takim jednym przykładem się posłużyć, bo to dla mnie jest takie niesamowite. Kiedy czyta się pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, tutaj Anioł Gabriel przyszedł do Marii, 35 werset. Odpowiadając anioł, anioł rzekł jej Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego zacieni cię. Dlatego też to co się narodzi będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I teraz później czytamy, że Maria to przyjmuje. 39. werset. Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy do miasta judzkiego, żeby odwiedzić swoją kuzynkę, prawda? I słuchajmy tego, weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Wtedy to chyba szalom, prawda? Pokój, Elżbieto. Pokój temu domowi. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta, napełniona została duchem świętym. Wiecie, ten werset jest dla mnie naprawdę zaskakujący i taki niesamowity, ale wyobraźcie sobie. Tak, Maria przychodzi, wypowiada to pozdrowienie. Maria, które, o której czytaliśmy, że Duch Święty na nią stąpił, prawda? Maria, pełna Ducha Świętego, idzie do Elżbiety, pozdrawia ją i Duch Święty ogarnia też Elżbietę. Chcielibyście tak, odwiedzacie jakiegoś sąsiada, kogoś z rodziny, pukacie do drzwi, ktoś otwiera, wy mówicie pokój temu domowi. Tak się cieszę, że, że, że Cię widzę. I ten duch wstępuje na ludzi, którzy słyszą was. Ja bym bardzo chciał, jak tam czasami się chodzi od domu do domu, że zapukam, a tutaj ktoś otwi otwiera. Pierwsza wymiana zdań i, i osoba, osoba. Osoba się otwiera. I myślę, że czasami możemy tego doświadczać. Mieliście tak, że kilka słów i zobaczyliście, że to taka, nie wiem, bratnia dusza, prawda? Może się nawet nie znaliście za bardzo, ale Wy wiecie, że ona jest z tego samego ducha, tak? I, I powiecie jeszcze jakieś słowo o Jezusie, a ona e, takie ma miękkie serce i, 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 i jest, i przyjmuje to, tak? I ta radość również jest jej, jej udziałem. I ostatnia rzecz, tak, czyli szukajmy miejsc, gdzie Kościół się modli. Szukajmy miejsc, gdzie Słowo Boże jest głoszone. I teraz ostatnia rzecz. W czwartym rozdziale, który już czytaliśmy, w ósmym wersecie, kiedy Piotr wstaje przed Radą, Piotr pełen Ducha Świętego rzekł do nich przełożeni ludu i starsi i dzieli się Jezusem, prawda? Tam, to tam w, tym, w tej krótkiej przemowie Piotra są te tak mocno chrystocentryczne słowa, tak w dwunastym wersecie. Nie ma w nikim innym zbawienia, bowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, prawda? Dzieli się Ewangelią Piotr z, z tymi ludźmi i widzimy, że Piotr jest pełen ducha świętego. Jak mówiłem, niestety język grecki tutaj nie daje ostatecznego rozstrzygnięcia, czy Piotr pod, wpływem, że, że, pod tym wpływem, że był już pełen ducha świętego, on to głosi, czy właśnie duch święty teraz specjalnie go tak jakby ogarnia, żeby mógł dzielić się Ewangelią. Jakbyśmy na to nie patrzyli, prosty wniosek. Jeśli szukamy tego doświadczenia, to szukajmy sposobności, gdzie możemy z innymi ludźmi dzielić się dobrą Nowiną o Jezusie. To również występuje w XIII rozdziale, który czytaliśmy, jeszcze w kilku fragmentach, kiedy. Właśnie Paweł był na tej pierwszej wyprawie misyjnej, był napełniony Duchem Świętym i mówił Słowo Boże do tego człowieka, który mu się sprzeciwiał. Więc to jest bardzo praktyczne, tak? Ta część jest bardzo praktyczna. Dobrze wiedzieć, jak rozpoznać, czy przeżyliśmy to doświadczenie, ale jeszcze ważniejsze jest to, żebyśmy szukali żeby to ponawiać, bo z chrztem w Duchu Świętym, z wylaniem Ducha Świętego wiemy, że to nie jest coś takiego, co tylko jeden raz ma nastąpić, prawda? Ja nie jestem jakimś rolnikiem, miałem przez dwa lata działeczkę, ale, ale wiem na tyle o roślinach, że nie wystarczy rośliny jeden raz podlać, żeby... Ziarna podlać, żeby ono wyrosło później w piękne, jakieś, w piękną, ro, dojrzałą roślinę z, z owocami, prawda? Zgodzicie się. <grystanie> <grystanie> Tak samo, tak samo z wylaniem Ducha Świętego, i kiedy czyta się Dzieje Apostolskie, to można zobaczyć, że to nie był tylko jednorazowy jakiś moment. Nie, to nie było jednorazowe doświadczenie, ale ci ludzie szukali tego. tak? Naszym przywilejem jest każdego dnia szukać tego doświadczenia. Bo to, że otrzymaliśmy wczoraj, nie znaczy, że otrzymaliśmy dzisiaj. I że tak samo będzie, tak samo będzie jutro. I ostatnia rzecz. Bo w Bibliach warszawskich, jak patrzyłem we wszystkich innych Bibliach, bibliach oprócz jednej, którą udało mi się znaleźć, przynajmniej w języku polskim, jest wyrażenie chrzest duchem świętym, prawda? Powinno być, powinno być, i tak jest w języku greckim, chrzest w duchu świętym. Może jakaś taka drobna różnica, ale zobaczcie. Chrzest wodą. A chrzest w wodzie. Chrzest wodą. Myślę, że to jest bardzo takie polskie, u nas takie tradycyjne, no bo chrzci się zwykle tak, prawda? Że tam kilka kropel ksiądz z, z tą... tą e, czym on to. E, tą szczotką? Nie wiem, jak to się nazywa. Macha chrzcielnicą, tak? Macha, i kilka kropel na kogoś spada. Tak? To, to można powiedzieć, że to jest chrzest, chrzest wodą, prawda? Ale Biblia mówi o chrzcie w wodzie. Biblia nie mówi o chrzcie duchem świętym. Bóg nie chce nas gdzieś tam pokropić, żeby tam przez przypadek jedna, jedna czy dwie krople na nas spadły. Ale Bóg chce nas wziąć i chce nas zanurzyć w duchu świętym. I to może nam się wydawać czasami trudne. Pamiętam, kiedy byliśmy takimi chłopakami, nie wiem, kilka, kilkanaście lat, jeździliśmy do swoich kuzynów razem z bratem i był taki jeden kuzyn starszy ode mnie, znaczy w zasadzie wszyscy byli starsi, ale Jeden był taki trochę zaczepialski, wiecie, i kiedy szliśmy w lato popływać nad jezioro, a ja za bardzo nie umiałem pływać, no i byłem słabszy, on czasami podpływał do mnie, brał mnie i pod wodę. Pod wodę. No to ja oczywiście, wiecie, no co człowiek robi? Walczy o przeżycie, walczy o oddech. No i on mnie na chwilę. Pozwolił mi, żebym nabrać oddech. Ja szybko chwytam oddech, a on zaraz znowu mnie pod wodę. I tak kilka razy, aż myślałem, że już zaraz odejdę z, z tego świata. Wiecie, ja kiedy myślę o sposobach śmierci, to myślę, że bardzo bym nie chciał utonąć. Bardzo bym nie chciał utonąć. To mi się wydaje jakieś bardzo takie przykre. Ale tego obrazu używa. Pismo święte, także Bóg chce nas nie tylko zamoczyć lekko, ale on chce nas wziąć pod wodę, włożyć, zanurzyć w, te, w tego Ducha Świętego, tak abyśmy to nasze ja tam umarło i żeby mógł się wyłonić nowy człowiek. I to jest doświadczenie każdego dnia. Pan Jezus powiedział, każdego dnia trzeba umierać. I to jest trudne doświadczenie. Tak, to jest trudne doświadczenie, ale to jest właściwa droga do, do tego, żeby rozwijać się w chrześcijańskim życiu i żeby być gotowym na powrót Pana. Powiemy, że Pan Jezus przyjdzie pożniwo, tak? przyjdzie podejrzałe owoce. Dlatego trzeba każdego dnia przyjmować ten chrzest, aby być gotowym na, na Jego powrót. Niech Bóg udzieli nam tej łaski. Amen.